Słynne Q&A. To nie wiem, czy dobrze mówię, ale inaczej nie powiem. Czyli po mojemu pogaduchy. O, tak bym powiedział. Czy mam dziewczynę? No dobra, powiem wam. Chciałbyś dołączyć do Wojanowic? Hejka, jeszcze przed oglądaniem tego odcinka bardzo chciałem was poprosić, żebyście już pod tym filmem zadawali pytania do kolejnego Q&A. Cześć drogi widzu, albo widzko, nie wiem, zależy. 4 sierpnia na moim Twitchu, twitch.tv/kawsonik, będzie stream 6-godzinny. Będzie to pierwszy stream ze streamów sierpniowych, czyli samych streamów przedłużanych, dłuższych jak 6 godzin, 6, 12 godzin. Więc zapraszam was bardzo serdecznie, jeżeli chcecie spełnić moje marzenie o rozwijaniu się na Twitchu, możecie wejść i mi pomóc. Będzie to dla mnie naprawdę mega wsparcie i dziękuję za każde wejście i każdy komentarz, który tam napiszecie, więc zapraszam. Pamiętajcie, 4 sierpnia wbijajcie, godzina 12. Abym mógł już tutaj mieć kolejne pytania, nie? Pod tym filmem zadawajcie pytanka, a najlepsze może wygrają coś, nie? Na przykład PSC albo coś. Zobaczymy. Zadawajcie pytanka, a my przechodzimy do odcinka. Dobra, moi drodzy. W ostatniej ankiecie, którą dałem wam na karcie społeczności, poprosiłem was, a raczej spytałem, czy chcielibyście Q&A na kanale. No i 66% osób odpowiedziało, że tak i zadało pytania. Jest 20 komentarzy i dzisiaj odpowiemy na te wszystkie pytania. A więc przechodząc od razu do pierwszych pytań, jeszcze dziękuję bardzo wszystkim za pytania, za to, że je zadaliście, bo ja mogę nagrać ten film, więc lecimy z pierwszym. Holcia zadała 5 pytań. Będzie film z widzami? Tak, będzie film z widzami, już za niedługo w sumie. Więc no, to taka prosta odpowiedź. Jakie jest twoje ulubione miejsce na świecie? Szczerze? Dom. Dosłownie dom, po prostu najlepiej. Osoba, z którą chcesz się spotkać? Ojeju, dobre pytanie. Szczerze? Ksujo. Albo Grzesiek, jak to woli go nazwać. To jest taka jedna osoba, z którą teraz chciałbym się tak ogólnie lecieć napić, coś, no. You know. Wolałbyś wiedzieć, jaka będzie twoja przyszłość, czy naprawić swoją przeszłość? W przyszłości nie mam co naprawiać w sumie. No a przyszłość? No to przyszłość będzie. A teraz to, co jest, to jest dar losu, nie? Więc trzeba bardziej się starać nad tym, co jest teraz, nie? Bo to, co do was mówiłem 5 sekund temu, to już minęło i tego już nie wrócimy do tego. W sensie wy sobie film możecie cofnąć, nie? Ale do tego momentu z życia, nie? Więc jakby pracujmy na tym, co mamy teraz. I piąte pytanie, czy na przykład, jakbyś miał dziecko, nie będę miał dzieci, to wolałbyś widzieć jeden dzień oczami dziecka, czy nie widzieć go kompletnie przez tydzień? Chyba kompletnie przez tydzień. W sumie. Dziękuję bardzo Holcia za pytanka i przechodzimy do kolejnej osoby. Chromowy zadał pytanko, z jakim youtuberem chciałbyś się najbardziej spotkać w realnym życiu? Ojeju, w realnym? Na ten moment z Rezim. To jest takie moje marzenie życiowe. Rezim, po prostu się na nim wychowałem i z Rezim chciałbym się spotkać, bo to jest totalny kozak. Dziękuję Chromowy za pytanko, idziemy dalej. MF zapytał, czy będzie jeszcze film o Filsonku? Tak, będzie film. Się był film tydzień temu, w środę był film, tak, był film. Ale czy będzie jeszcze? Nie o Filsonku, bo o Filsonku już nie ma sensu im nagrywać. No ale jest jeszcze dużo osób, które trzeba jakby na prostą ścieżkę próbować chociaż wyprowadzić, bo sieją zamęt na tym YouTubie, więc będą filmy tego typu. Dziękuję MF za pytanko i lecimy dalej. Wiktorowski. Będzie odcinek z innym YouTuberem? Będzie. Nie mogę wam zdradzić z kim, ale będzie. Drugie pytanie, czy interesuje się sportem? Interesować się interesuje. Też się interesuje grami komputerowymi. Ale sportem, no głównie sportem, nie? Nie, no dobra. Jako tako nie jestem jakiś mega wysportowany, nie? No ale pobiegać sobie na rowerku, pojeździć jak najbardziej. Dziękuję Wiktorowski za pytanko i idziemy do Orła. Orzeł zadał pytanie, jaka jest twoja ulubiona piosenka? No wiadomo, że Dinozar Pimpuj. Wiadomo. Albo Barka. Najlepsze, nie? I tutaj nie ma co wybierać. Naprawdę Barka albo Dinozar Pimpuś to jest cudeńko. Dziękuję Orzeł za pytanko i idziemy do Filipka Minecraft. Kogo polecasz nawet ty? Tom Pieczak. Taki youtuber, mega fajny content, ma wszystko mega fajnie nagrywa, jego mogę definitywnie wam polecić. Nagrasz jeszcze jakiś film o Filsonku, no to pytanko już było. I trzecie pytanie, czy pozdrowisz Filipek? Pozdrawiam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję za pytanka. I Klocek dał kolejne pytanko. Czy nawalałeś się kiedyś z kimś? Tak. Czy interesujesz się rolnictwem, masz gospodarstwa? Mam tam ogródek, mam kurki, no ale to nie jest jakieś wielkie gospodarstwo. To jest takie bardziej rodzinne, takie wiecie, kureczki, tutaj ogródek, drzewka i takie tak. Więc jako gospodarstwo, no nie nazwałbym tego, ale też nie jest to taki, wiecie, warszawski domek jednorodzinny i macie ogródek, nie? To takie to też nie jest. Dziękuję Krecek za pytanko i Shade Gaming, tak, dobra. Ja mam pytania, czy okej. Okay.
Zrobić tutorial, jak robić takie ładne grafiki, czyli miniaturki, banery, zdjęcia profilowe itp. Tak, będą poradniki na moim kanale, będzie dużo poradników. Czemu grasz na derpie, a nie na przykład na Hypixela, Coxcrafcie, Craftplay itp. No bo po prostu na derpie mi się gra wygodniej, ale będą inne serwery, jak najbardziej będą. I najistotniejsze pytanie, czy w lodówce gaśnie światło? Gaśnie. Sprawdzałem to kiedyś. Gaśnie. Igor Skora zadał pytanie, czemu grasz tylko na derpie? Odpowiadam już na to pytanie przed sekundką. Ile mam lat? Mam lat 17, a za 3 miesiące, no już w sumie 2 i ileś tam dni, 18. A w ogóle, tak, dziękuję by the way ten, Shade za pytanko i Klocek też dziękuję za pytanka. Team Fireworks zapytał, czy uprawiam jakiś sport. No jak jeżdżę na rowerze, tak czasem sobie przejechać, nie? Można by to nazwać sportem? No to tak, nie? Można to chyba tak nazwać. Dobra, dziękuję Team Fireworks za pytanko i Widos Games, lubisz Team X? Szczerze, jako tako nie lubię Team X, ale filmy mają ostatnio ciekawe i tak szczerze, obejrzeć film tam, no czasem boli cringe'em, no ale czasem można. Nie są aż wszystkie takie złe, więc Team X wyszedł w miarę na prost i to się szanuje. Bo mieli hajt w ciul duży, ale dali radę i przeszli i teraz mają, no nawet ciekawie się ich wygląda, widać to po wyświetleniach i łapkach w górę, więc no, w miarę lubię. Dziękuję Widos za pytanko i ojer. Skąd nazwa Kawson? No bo generalnie miałem kiedyś kawka. Jako, że chciałem być oryginalny, pomyślałem, że dam końcówkę angielską, bo to tak bardziej się wybija, bo wiecie, dużo youtuberów ma takie końcówki angielskie, nie? Więc po prostu stwierdziłem, że o, Kawson. Bo miałem że kawka, no i dodałem sobie to son w sumie, bo zamieniłem F na W i tak wyszło. Drugie pytanko, jak poznałeś Filsonka? Jeszcze nie pamiętam, się cieszę, że nie pamiętam. Mam nadzieję, że za 5 lat nie będę w ogóle pamiętał, że jest taka osoba. I gdzie robisz grafiki? W domu robię grafiki, a dokładniej na Photoshopie, taki fajny program, normalnie wchodzę sobie na niego, nie? I jest super. I robię w nim grafiki. Twój ulubiony youtuber? Rezin na ten moment. Dziękuję, to jest za pytanko i lecimy do Quesku. Queski. Chyba tak, Queski. To chyba tak się czyta wynik. Dobra. Czy mam dziewczynę? No dobra, powiem wam. Nie mam. I nie zamierzam mieć. Twoje ulubione dania? Nie wiem, danie to jest już ciekawsze pytanie. No nie wiem, tak naprawdę spaghetti bym sobie zjadł. Chyba, nie no dobra, liczmy, że takie danie, że wiecie, że danie takie, że w domku. No to spaghetti na przykład. Mega uwielbiam spaghetti. Albo lasagna, lasagna też jest cudowna. Czym się interesuję? Interesuję się montażem filmów i grafiką i ogólnie streamowaniem i byciem youtuberem. No, ile mam lat? No to już odpowiadałem, 17. Jakiego rodzaju muzyki słuchasz? Każdego, ale chociaż ostatnio na streamach trochę dziecięcej, ale fajnie się słucha. Brineku, i dziękuję Kweski za pytanko, Brineku do pytania, kiedy wypłatę dasz? Dałem już 50%, na drugie musi sobie zasłużyć, ale dziękuję za pytania. Verton Games zapytał, jak masz na imię? Czy nazwa Jacob to twoje prawdziwe imię? Tak, to moje najprawdziwsze imię. Ile masz lat? To już o to pytali, skąd pomysł na kanał na ty? O Jezu. Na kanał, szczerze, Rezim się zainspirowałem i wtedy tak najbardziej Rezim mnie do tego tak zachęcił, żeby zacząć nagrywać, nie? Tak mi się po prostu spodobało jego oglądanie. I na moment zakładania kanału jeszcze Vertes też był takim zapłonem, można powiedzieć. Jakie jest twoje hobby? No to już mówiłem, że między innymi montowanie, etc, etc. Chciałbyś dołączyć do Wojanowic? Skąd poznałeś Filsonka, tego oszusta i hipokryta? To nie pamiętam, nie wiem. Ktoś mi pokazał jego kanał, czy coś takiego. Dosłownie, w sensie ja sam na niego nie wpadłem, tylko ktoś mi chyba pokazał wtedy Noxa na kanał i niestety go zobaczyłem. Źle wspominam. Verton Games, dziękuję bardzo za pytanka. I Gottfriedek, McDonald's czy KFC? Osobiście wolę McDonalda. No i to było ostatnie pytanko, dziękuję Gottfriedek za ostatnie pytanko w tym odcinku. Zadawajcie pytanka tam na dole w komentarzach, zostawiajcie też łapki w górę, bo bardzo mnie to zachęca do dalszego tworzenia na YouTubie. Oraz suba, tam też na dole miło by było, jakbyście zostawili, jeżeli jesteście oczywiście nowi. A ja nie przedłużam i widzimy się w środę na dramie z Alim.